Jutro w niedzielę o godzinie 17 katolicy całego świata gromadzą się na nabożeństwie, na adoracji Eucharystii. Na to spotkanie z Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie zaprasza nas Ojciec Święty Franciszek. Będzie to jedno z najważniejszych światowych akcentów przeżywanego obecnie roku wiary. Nie mogło być inaczej, jak właśnie to spotkanie z Chrystusem, który jest żywą miłością Boga, pokornie ofiarującą się nam pod postacią chleba i wina. Chcemy razem to przeżyć, dziękując Chrystusowi, że jest z nami, że nas karmi swoim słowem, swoją krwią i ciałem i że towarzyszy nam w drodze do Ojca bogatego w miłosierdzie. Niech to spotkanie jutrzejsze będzie dla nas też okazją, aby umocnić się w wierze, nadziei, miłości i w poczuciu, że wszyscy jesteśmy pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka, członkami naprawdę świętego, katolickiego, czyli powszechnego i apostolskiego Kościoła.